Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina Dwójki. Widzę, że nam król ucieka. Nie ucieka. Wiesz, tak bardzo. Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Wow. Ale robota? Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeverry. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli: zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to matka. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Kromka chleba, kubek wódki, trebale w służbie króla, krew i błoto, pot i chłosta, nie zakisisz tu ogóra, taki przemaś, wrzaski. Ty tu się świetnie bawicie, co? Jezu, ta wieża jest ogromna. Trochę ci się nie rymuje, koleś. Widzisz, przez te wrzaski. Chcieli cię uciszyć. Czołem, żołnierze! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzymasz. Uwaga, dojeżdżamy! Wszyscy zabrali! Dojeżdżamy? Co to, kurna, jest? Ta wieża to był poroniony jeżdżąca wieża. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. No. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Początek szturmu. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. Ja chcę znać całą historię. No ładuj się, gro. No narzekam chyba trochę za bardzo na to ładowanie. Nie powinnam, bo naprawdę w porównaniu z jedynką to tutaj jako prawie nie ma, jak na razie. I... jest bardzo szybkie. Aha, czeka nas walka. Czekajcie chwilę, bo ja chcę sobie napić eliksirów. To nie rycerze, to zdrajcy! Nie brać! Nie mogę się napić eliksirów. Aha, już koniec walki. Sforsujcie bramę do centralnej wyspy! To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Skąd ja znam ten tekst? To dobry dzień na zabijanie. Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Po chwałę! O, to będzie ciekawe. Cofnąć
się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Ale i tak moim zdaniem tych strzał trochę za gęsto leci. Chyba, że po kilka strzelają. Masz jakiś pomysł? Balista powinna załatwić sprawę. No. Serio? A mogę się napić? To było to. Ja bym się czegoś napiła. Na przykład... jaskółki. I... widzenie przez ściany. Idiotyzm. Dobra, pijemy tylko jaskółkę. Dobrze. Nie chcę odpoczywać. Natomiast nie podoba mi się to, że mi zdjęło z paska te rzeczy, bo miałam wkładane. Było. Aha, nie mam na sobie zbroi kruka. Która jest gorsza niż ta kurtka niebieskich pasów. Ale możemy ją stracić. Zbroję kruka pewnie odzyskamy. Będziemy stalowym tylko walczyć. Przyda nam się może coś na niego położyć. Jak będzie trucizna. Czego jeszcze szukałam? Aha, pułapek. Petard. I to wszystko, co mam? Tak. Czyli jakoś mam tam zejść, tak? Tam. Przepraszam, ale jak ja mam tam zejść? Nie przejdę. Pokażcie mi mapkę. Aha. Mapka jest beznadziejna. A co to ja mam, nie wiem, tędy obejść do wieży i co? Ubezpieczać pozycję! Nie. Przepraszam was bardzo, ja mam skakać? Pokonaję obrońców balisty i przygotuję machinę do wystrzału. Poczekajcie chwileczkę. Mogę w ogóle stąd zleść. Nie. O. Znalazłam. O, jabłka wywaliłeś. Świętokradcy!
Poszło, ładne. Nie za dużo was? Idziemy do ludzi z balisty. Tam nic ze mną nie lezie, nie. A ty mi strzelasz w dupę. Czekajcie. Dobra. Au, 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 au. O nie, no. Tym razem nie mam zamiaru się w ogóle zbliżać. Do tamtego zejścia. Ani trochę. No wyjmuj tak... O Jezu, ile czasu ci zajmuje wyjęcie miecza? Oj, oj. Okej. Nie ma tu nikogo więcej, prawda? Tym razem mi lepiej poszło. O! O rany. Przepraszam was za ten dźwięk klikania myszką, ale niestety mój mikrofon to bardzo dobrze łapie. Jeszcze. Jeszcze ktoś? Nie widzę. Masz porządnie zakrwawiony miecz, Geralt. Naprawdę porządnie. Nie ustępować ani na krok! Yeah.
Dlaczego mi nie wybrało tego znaku, który ja chcę? Już? Jeszcze lezą? Tak, oczywiście. Okej. Poszło ładnie. Strzelaj! Wreszcie! Nareszcie! Ale przynajmniej się trochę walki nauczyłam, bo przyznam szczerze, że w samouczku spanikowałam i nie za dobrze mi poszło. Na wieżę, chłopy! Na wieżę! Bogowie są z nami! Co? Tędy? Czy tędy? Tu nie wskoczysz, co? Na. A! Jebać leniki! Dobra. Dobra. Aj! Trochę mnie olewasz, muszę przyznać. Tu się muszę wspiąć, co? Jop. Ale w ogóle jakie to dołujące dla mnie jest, że Geralt się zatrudnił jako goryl dla króla, no bez przesady. Przecież on tyle razy mówił, że on nie będzie, bo to jest... niezgodne z kodeksem, bla bla bla. Że Wiedźmin zabija potwory, a nie ludzi. Że nie jest najemnikiem. Nie to chcę. Ruszycie dupę? Nie ruszycie dupę. To nie. Za mną! Kto pierwszy nabierze, temu wina nigdy nie zabraknie! Naprzód! Do boju! Dobra. Muszę uważać z tym... No. Z tymi znakami, bo jak na razie to one się bardzo szybko zużywają. Dobra, niech oni się tam biją. Chyba dadzą sobie radę.
Spoko. Bajło za mnie. Okej. Okej. Jakiś lód tu dla mnie wypadł? O! Coś tam wypadło. Miłego. Dobra. No chodź. Tylko nie wydłub sobie tym mieczem oka, co? Głupio będzie. Głupio wyjdzie. Aha, znowu będzie misja specjalna dla Wiedźmina. Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! Arian Lavalette, nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Hendosz się, królu! Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać Wiedźmina! Coś ją dostałam. Na razie mogę tylko tutaj rozdawać punkty, co? Odbijanie strzał, to jest fajny pomysł. Mogę czy nie mogę? A. Nie chcę rzucania sztyletem. Chcę... odbijanie strzał. Nie mogę? Schemat rozwoju zdolności wiedźmińskich. Aha. Tego nie mogę. Aha. Mogę sobie zwiększyć żywotność, rzucanie sztyletem. Idziemy w żywotność. Jak zawsze. Dobra. Nie mamy więcej talentów. O ja pierdzielę, serio? Co tu się stało? Ja chcę jeszcze zapisać grę. Aha, nie mogę. No, zarobiście. Dam radę się trochę zregenerować? Może. Może tak, może nie. Eliksir. Medytacja. Niemożliwa w tym miejscu. Świetnie. A mogę się podleczyć jakimś żarciem, czymkolwiek? Czy tak po prostu radośnie mam biec przed siebie? Przynęty, mutageny, alchemia, bronie, zbroje, ulepszenia, eliksiry.
Rupiecie. Wszystkie. Trofea. Łapki, książki, bronie. Nie wygląda na to. Fajnie. Dobra, już trochę żywotności mi się udało odzyskać. O, ja chcę cię przeszukać. Nie, Geralt. Ty... Ach. O. Szkoda, skończyły mi się te eliksiry. Jaskółka mi się skończyła. Zdecydowanie robiła różnicę w trakcie walki. Nic tu nie ma ciekawego, nie. Sławny Geralt z Rivii. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Wystarczy tej rzei. Poddaj się, a Foldest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foldest zhańbił moją matkę. I do tego paktuje z Nilfgaardczykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali. Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Nieładnie to wyszło. Lub wiedźmiński miecz. Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Słyszałeś, Wiedźminie. Nie chcą. Złóż broń. Złóż broń, głupcze. To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem. Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń. Jeśli mojej matce coś się stanie, znajdę cię i zabiję. Spokojnie, nic jej nie będzie. Cieszę się, że udało nam się to tak pokojowo rozegrać, mój drogi. Arian Lavalette złożył broń. No proszę. Rozmawiałeś z nim? Zaraz przez będziemy chwilę. Kończyć, wiecie. Potem zabrali go na tortury. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. Rozdzieliliśmy się przy świątyni. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Dobrze, moi drodzy. My będziemy kończyć. Za momencik, jeszcze po tej scence, bo niestety tak to wygląda wszystko, że musimy oglądać, sprawdzać. Ha! A gadali, że pod górę znaczy, nie podejdziemy. Ja lubię scenki i tak dalej, przecież to jest fabuła. Walki o zamek trwają. Najważniejsza rzecz w grze. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Ten przycisnął jednego z kapłanów. Ale jak na razie na początek tych scenek jest więcej niż akcji. Karan nie podejdzie. Podejrzewam, że potem nie będę narzekać. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan co z nim? Zemdlał zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności.
Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała Wezima będzie ci zazdrościć. Rebelianci nie skrzywdzą dzieci baronowej. Żołnierze Lavalettów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Może poczekamy na Vernona? Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto, potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. Okej, bywaj. Ruszam. Liczę na ciebie. Co z tymi toporami? Dobrze, moi drodzy. Ruszcie życie! Odejdziemy kawałek, żeby nam król Foltes nie przeszkadzał. I cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja się jak na razie bardzo dobrze bawię. Mam nadzieję, że przez całą grę będę taka wkręcona i nakręcona. Dobra, dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się.